Dam da dam dam da da dam da dam pa bum ts pa bam 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 da da dam 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 pa bum ts du dum du dum du dum. Witaj, ser. Twoja warownia w końcu doczekała się gospodarza. A ja witam was, jak co odcinek. I tak, kolejna misja, jest to czwartkowy odcinek. Sorry, że wtorkowy znowu wyszedł później. Wtorkowy to miał być poniedziałkowy, wyszedł we wtorek, wyszedł później. W ogóle chujnia się ostatnio dzieje, no ale o tym chcę pogadać. Ale to myślę, że jak posłuchamy pierw misji, później pogadam wam o co chodzi i jak to widzę dalej z kanałem. Więc skróciłeś żywot pierwszego z niegodziwych tyranów. Raduj się, lecz uważaj, bo nie wszyscy będą tak niezdarni. Przed nami stoją jeszcze większe wyzwania. To wąż zwabił twojego ojca w pułapkę, w której ten szlachetny człowiek stracił życie. Nadszedł dla nas czas zemsty. Oddaję ci dowództwo nad moimi głównymi siłami, abyś mógł zacząć tropić gada. Równocześnie Lord Wełnowór utworzy drugi front. Ludzie węża rozpoczęli budowę zamku w sąsiednim hrabstwie. Przepędź tę garstkę strażników, którą wąż tam pozostawił, a potem sam dokończ budowę. Duke z pewnością zapragnie odbić zamek, tak więc zorganizuj tam silną obronę. Okej, okay. Poziom trudny oczywiście, podpowiedzi zobaczmy jakie są. Można nakazać jednostkom wojskowym, aby zajęły się plagą zajęcy wyjadających twoje plony. Tak, zajęcy będą wyjadać nasze plony, ale dobra. To z kanałem, już wam mówię, ostatnio strasznie ciężko było nagrywać mi i mega nieregularnie pojawiały się te odcinki. Częściej streamy odpalałem, bo no, streamy są bardziej takie elastyczne niż nagrywanie, nie ukrywając. I częściej te streamy odpalałem, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku z Metina. Dzisiaj stwierdziłem z Bomsonem, że Metina rzucamy w pizdu, że jest to taka segra, no, jeśli chodzi o Metina 2 na polskim serwerze. Co z pierwsze streamami omówię, na które serdecznie zapraszam, to to, że okej, okay, dzisiaj zaczniemy grę na prywatnym serwerze Metina 2, czyli WOM 2, ale grubsza sprawa, czyli co z kanałem. Z kanałem tak, Minecrafta jak na razie zawiesiłem, on wróci na pewno, ale jak na razie jest on wstrzymany. Natomiast twierdza będzie wychodziła teraz częściej. Do 5 stycznia, jak się nie mylę, chwila, zobaczę na drugim monitorze. Tak, do 5 stycznia mam w planach skończyć twierdzę. Mam cały, czyli 4 stycznia mam nadzieję, że się pojawi ostatni odcinek z kampanii. A to dlatego, że 5 stycznia wychodzi Portal Revolution. To jest mod do Portala 2. Mam wrażenie, albo do jedynki, nie wiem. Jeszcze tak, aż się nie interesowałem. Tak, do Portala 2. Doczytałem właśnie na drugim monitorze. Do Portala 2 wychodzi ten mod i on, no, wydaje się być super. A więc ogramy sobie tego moda. Później ja chyba co-op zrobię z Bombsonem. I tak to będzie wyglądać, bo wątpię. Na początku były plany, żeby do końca roku się wyrobić, stwierdzę. Ale no, myślę, że to będzie trudne. Nie wiem, ile misji nam zostało. Ale no, ja cisnę z odcinkami, będą się pojawiać, myślę, że co 2 dni. Odcinek twierdzy będzie się pojawiać i wrócimy do tej regularności o godzinie 17 odcinek, co nie? Czyli teraz ten wychodzi w czwartek, następny w sobotę, następny w poniedziałek, później środa i tak lecimy, lecimy. Ale dobra, ja już nie przedłużam. Tyle na tą misję, to jest osiągnie liczbę ludności 75 i pobłogosławieni 75%. Rozpoczynamy grę, oczywiście na początku powolnimy i zobaczymy, co tu się dzieje. Mamy tutaj zamek węża, tak? Jeden łucznik. 3 łuczników. 3 pałkarzy. My mamy za to. Możesz na nas liczyć. Co to jest? No, ależ to spory farmer chyba. Dobra. To spory. Niech oni idą tu na górę. Okej. Okay. Dokąd idziemy? A ci moi łucznicy, niech się ładują tu. Dobra?
Kawałek drogi, dokładnie, no kawałek drogi. Nie rozwalajcie nic, proszę was, po drodze, byle. No, trochę mi poumiera raczej tych ludzi. Zawsze gotowi. Oj. Nie wiem, czy mi łuczników nie pozabijało. Nie, 11, okej. Okay. Jednego zabiło tutaj. Dobra. Kurde, kolejny mi zabiło. Hej, nie strzelajcie, kurwa, pochuj. Wyruszamy. Nie macie nie strzelać. Już tam zmierzamy. Strzelać, kurwa, pochuj, nie strzelacie. To jest teraz moje, czekamy, tak? Na wszystko. Rozkazy. Tak. Ani kroku. Ruszamy natychmiast. Dobra, spowolnimy zatem ponownie. Targowisko na początek. Bym sobie życzył. Większy skład zapasów. Mamy tak, o, dwie farmy pszenicy. Okej, okay, zatem. Farm pszenicy nie da się przenieść. Farm pszenicy nie da się przenieść tu. Niestety nie. Okej, okay. Zatem jeden młyn i 8 piekarni od razu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Od razu 8 piekarni i od razu domek, bo nam pewnie zabraknie. Od razu trochę więcej myśliwych, znaczy myśliwych, więcej drwali niemyśliwych. Tu mogę położyć kopalnię kamienia. Na górze byłoby dużo lepiej, bo bym zamknął wtedy dół, ale nie da rady. Te nie dwa woły tego zbudować, mój w takim razie. I okej, okay, czyli wystarczy nam zamknąć tutaj zamek i nie powinni się do nas dostać. Zające mnożą się w alarmującym tempie. Zające mnożą się w alarmującym tempie. Okej, okay. Niech pikinierzy wyjdą i pozabijają i wilki, i zające. Mój panie, wilki atakują. Wiem, no to, sam na nich wychodzę. Prosta sprawa. Tych wilków trzeba wybić. Tych zających zresztą też. No to drogę. To ma sprawa. O, dawaj. No to w drogę. Tu są jeszcze dwa wilki. To pestka. Okej, chyba więcej wilków ani zajęcy nie ma. Ale tak czy siak zostawimy ich tu. Powolnimy grę i teraz obadamy, co tutaj z murami w ogóle. Wieże mamy do dyspozycji tylko te. Ale okej, nie ma problemu. To jest dobre miejsce na te wieże. Jest na ostrym wzniesieniu. Próg nie... Potrzeba kamienia. Cały kamień zmordowałem? Nieźle. No dobra. Kurde, oni daleko trochę mają z tych pól. No boże. Dobrze, i młyn wyczekuje. Ja długo ręką jego ruszył statkiem do dalekich krain, aby negocjować wykup króla z niewoli. Możesz na nas. Ej, czym nasz król żyje? Nasz ojciec, tak? Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Okej, okay. Już stawiam domek. Kaplica. Dobra, kaplicę też trzeba będzie za tym zrobić pewnie. Wydajmy trochę drewna. Stawmy koszary. Zdrojownie. Koszary. Potrzeba kamienia. Kurde, kamienia. Parobków tam potrzeba też. Bardzo mocno. Ale tutaj bułki już idą. Powoli. Kamień zaraz też będzie, a więc będziemy mogli pierwszych łuczników tutaj. Kurde, tylko 8 kamienia. Dobrze, malutko. Kurde, jest na full speedzie ta gra? No jest. Czemu tak powoli?
Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Powiększają się, to bardzo dobrze, że powiększają. Czekamy na ten kamień. Nie wiem, czemu te woły nie chcą. Trochę daleko mają w sumie kamień. Nie wyrabiają chyba. Jeszcze jednego postawimy do woła. Musimy przeczekać. Zające mnożą się w alarmującym tempie. Znowu? Nasze plony są zagrożone. Dawajcie tymi pikniarami na te zające. Mam nadzieję, że nikt nie umrze z powodu zający. No, atakujcie ich. Tutaj jest jeszcze jeden. Pominęliście. Okej, okay. Koszary są do zbudowania. I teraz tak, kupmy łuki. Bo nie zamierzam ich robić. Kupmy 15 łuków. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów. A nam nowych rekrutów. Dobrze. Łączmy te mury z tymi murami. Łucznicy w gotowości. Już możecie tutaj wejść zatem. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Ja bym jak najszybciej. Z usuwania dostaję z powrotem? Coś? Niewielka grupa żołnierzy węża zmierza. Tak, dostaję. Super. Dobra. To zatem szybko trzeba robić tutaj. Może niewielką, bo ja nie potrzebuję wielkiej murowanej bramy. Mała wystarczy w zupełności. Zamknijmy tu się. Wojska węża atakują! Szybko flanki. Stawmy przejście. Flanki, flanki. Dobra. Wojska węża. Tak malutko. Nie! Kur! Rozwalą mi kamieniołomy! Nie, proszę, nie! Nie, kurwa, tylko nie kamieniołomy, woły jeszcze okej. Ale nie kamieniołomy, błagam. Dobra, jest okej. Woły tylko rozwaliło. Nie można. Nawet tylko jeden był. Dobra, jest okej. Dokąd tym razem? A ci pikinierzy okej. Znaczy, pałkarze uciekli. Więc dobrze wyszło. Pierwszy atak odparty. Ale to chujowo wygląda. Ale ma działać, nie wyglądać, prawda? To zniszczmy. Pewnie niepotrzebne. Stawmy tutaj. I tutaj schodki jakieś, żeby też mogli wejść na te wieże. Ile mamy tych łuczników? Dajcie wszystkich tu. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam nowych rekrutów. Trzeba nam nowych rekrutów, ser. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Stać i drobić. Dajmy drewno. A oto nasz mały bohater. Chyba mam dla ciebie niespodziankę. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów. Zające mnożą się. O kurwa! Zające! Zapomniałem o nich. Totalnie. Łucznicy w gotowości. Dobra, mamy 30 łuczników, tak licząc z grubsza. Nie no, zjebane zające. Już? Weźcie 17 tu na te mury, 12 na te. Tak nieporówno, ale no dobra. No, zabijcie te zające, no! Ile was można prosić o to? O kurde, ile pałkarzy! Trochę ich tam jest. Oj, niedobrze, niedobrze. Dobra, no ale nic nie zrobię ci, pałkarze. No. Będę próbować. Ojojoj! Nie możecie atakować stąd? Dobra, jest, okej. Okay. Już myślałem, że nie będą mogli atakować stamtąd. Jaja były. Okej. Okay.
Łucznicy. Weźmy może wszystkich jak na razie. Wyruszamy. Weźmy pszenicę, szybko odbudujmy. Czy farmy pszenicy. Mój łuk okay. będzie ci służył. Mój panie. Widzę. Jakieś polecenia? Trzech czekamy chłopków na rozkaz. Już tam zmierzamy. Mnie nie zmieściło. Tak? Ruszamy natychmiast. Łucznicy dobra. W gotowości. Weźcie tu. Mój łuk będzie ci służył. Widzę, że się nie mieścicie. Panie. Ludzie radują się na wieść o twoim małżeństwie, sir. O! A za kogo wyszedłem? Okej, okay, z tego co ja widzę, to średnio mamy na czymkolwiek zarabiać. Mówiąc. Zagroda bydła. O, tu mogę wstawiać. Dobra, to dajcie tu zagrodę bydła jedną. Dajcie drugą. Będą mieli zróżnicowane jedzenie, to będę mógł im podatki może dowalić trochę. Bo potrzebujemy hajsu na kaplicę, żeby pobudować kaplicę. Okej. Okay. Kamień możemy trochę sprzedać. No, troszeczkę to. Zapasy w spichlerzu są. No widzę, bo pszenica nam padła na chwilę. To i zapasy w spichlerzu są bardzo skromne niestety. Nie mamy już żywności. Ach, tak, czas umierać. Potrzeba nam nowych. No raczej nie umrę wężu. Raczej nie umrę. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni. Czekamy na rozkazy. Kurde, kamień dalej nie wyrabia. Oni chyba jednak dwa woły mi tutaj rozwaliły. Tak, wyruszamy. Łucznicy w gotowości. Wojska węża atakują. Znowu wojska węża atakują. A ja nie mam już tych. O kurde, trochę jed i inżynierów ma. Panie, wilki atakują. Gdzie? No bez przesady, że wilki jeszcze atakują. No, co wy gadacie? Potrzebuję teraz posprzedawać rzeczy. Będzie się przydało łuczników wykupić. Pięciu przynajmniej. Kurde, nie mam hajsu nawet na to, żeby zrekrutować. Pszenica znowu pada, niedobrze. Nie będzie jedzenia w swoim. Kamieniołom rozwalili. Ale jest okej, okay, dobrze. Odbudujmy zatem. Kamieniołom. Raz, dwa, trzy, cztery woły. Jeszcze raz to pszenicę, do bólu. Za mało drewna, mój panie. Już tam zmierzamy. Nie macie zmierzać, tylko zabić wilka. Tego też zresztą. Ruszamy natychmiast. Nie musicie wychodzić zwierzę. Potrzebujemy więcej drewna. Już jest drewno. Już jest drewno, spokojnie. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Ty, no pozabijajcie te wilki, ile ich tu jest? Jakaś watacha wielka, no. O co chodzi? Dobra, pozabijani. No i dobra, dalej myślimy co tu zrobić, no. Bo dalej źle się dzieje. U nas w państwie. Mamy kupę niewiernych. Żywności też tak średnio. Może przyjemne rzeczy i wtedy podatki im dojebać. Chyba tak. Ale ogólnie ja muszę aż 75 ludzi do tego bydła, to ja to bym nastawiał ogólnie tych zagród bydła. Za mało są w miarę dobre. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzebujemy więcej drewna. Oj, drwale, ociągacie się. Gdzie? Już pozabijałem w miarę wilki. Może tutaj jakiegoś drwala mi ubili. To by mogło się zgadzać. Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. Jest drewno. Możemy więcej tych zagród bydła stawiać. No, te grody bydła będą bardzo dobre. Nasze zapasy żywności kurczą. Nie kurczą. Niedźwiedzie atakują twoich poddanych. Niedźwiedzie? Jak nie wilki, to niedźwiedzie. No kur... O co chodzi? Gdzie tu jest niby...
tu jest niedźwiedź, faktycznie. Jakieś polecenia? Chodź. Ubijcie tego niedźwiedzia. Dwa tu są. Trzy! Trzy niedźwiedzie. Już tam zmierzamy. Ja się nie dziwię, że moi drwale. Nie, nie możemy tam odszukać cel. Zostają w ciry. Jak tu niedźwiedzie grasują w moim królestwie. Spokojnie. Już tam zmierzamy. Tu jeszcze jeden jest. Ruszamy natychmiast. Strzały gotowe. I bum. Dobrze. Nie ma takiego tutaj. Żadnych obrońców zwierząt tutaj nie ma w naszym królestwie. Nie są bardzo skromne, kłamiecie. Czekamy na rozkazy. Karbować strzały. Boże, czemu oni sami nie nawalają tych wilków? Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni, ser. Potrzeba nam broni, ser. Potrzeba nam broni, ser. Wyruszamy. Już, już, zakupuję za tym broń. Czemu oni są tak szczęśliwi? A żywność jest zróżnicowana, okej. Okay. Okej, okay, to mogą się cieszyć. Dobrze. Jeśli na podatkach się cieszycie, to dobrze. Co ja tutaj robię? Nie masz wystarczającej Luki. Ilości złota. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów. Rucznicy w gotowości. Będzie ci służył. Już tam zmierzamy. Chodźcie. Potrzeba nam nowych rekrutów. Chodźcie. Czekamy na rozkaz. Śmiejcie, przybywajcie. Potrzeba nam broni, ser. Ruszamy natychmiast. Bardzo dobrze. Ile już jest łuczników? 54. No, nieźle. Nieźle. Woły wyrabiają z tego, co widzę. Kamienia mam spoko ilości. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk węża, który zmierzał w tę stronę. Wybudujmy tych serków. Panie, wilki atakują. Wilki znowu atakują. No widzę, że atakują. No i co ja wam zrobię? Te wilki atakują. Strasznie chujowo. Jakiś debil postawił te. O! Jest. Jakiś debil tu postawił te zagrody. Wojska bardzo nieumiejętnie. Wojska węża atakują. Nie masz wystarczającej ilości złota. O kurde, on inżynierów tak blisko postawił? Co ty sobie wyobrażasz, węże? Trzeba nam nowych rekrutów. Panie, jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Buduję jeszcze jeden domek, proszę cię. Buduję rekrutów. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów. Wyruszamy. Łucznicy. Chodźcie tu, łucznicy. No i nawet do mnie nie podejdą, taki jest plus. Zmniejszą mi parę pszenicy, co prawda. Potrzeba nam nowych broni, ser. Będzie ci służył. Już tam zmierzamy. Prawda, zniszczyli mi farmę pszenicy znowu. No ale ja nieugięty będę je odbudowywał, no. Czy farmę pszenicy, naprawdę. Nie jest coś wielkiego. Jak za to, że odpieramy jednak te jego ataki. No, woły też mi zniszczył ponownie. Cztery. Trzy woły trzeba dobudować, żeby łącznie były cztery. Ale podatki dowalone. Żywność. Zapasy żywności kurczą się. No raczej nie kurczą się. Raczej rosną. Mój panie, wilki atakują. No bo wilki atakują. Ja pierdolę. No stop, coś się dzieje. Ale dobra, powoli możemy już się zacząć bawić w budowę kaplic. Prawda? Mam nadzieję. Dajcie tu jedną kaplicę. I gdzie tu zobaczyć procent. To jest pobłogosławiony, co nie? No bo tu mamy jednak pobłogosławieni, procent 75 ma być. Żywności ma być w ogóle 75 też. No żywnościowo to będzie raczej problemem większym. Czy takim, żeby zbudować domki. No ale dobra, zobaczymy. Złoto przebywa. Jeśli uzbieramy spoko armię, to wiecie, zdejmiemy im podatki i zwrócimy do normalnych racji. To nam ta żywność wyrobi. Obecnie może być lekki z tym problem. A jak tam w ogóle mój mur? Nie, nic nie zniszczyli tego muru. Ruszamy na rozkazy. Sprzedajmy zatem trochę kamienia. Kupmy łuki. Czekamy na rozkazy. Potrzeba złota. Potrzeba złota. Wyruszamy.
Płaćcie mi podatki. Czekamy na rozkaz. Łucznicy w gotowości. Ile już tych łuczników jest? 78. No myślę, że sobie byśmy poradzili chyba tym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znowu wilki atakują. A wy nie możecie nic z tym zrobić? Stoicie na tych wieżach jak te ciołki. Celować w tego wilka, a nie. Napierdzielać te wilki. To już. W ogóle powinniście zarabiać też na siebie i strzelać od razu w te jelonki. O, widzicie, myśliwy zabił. I robi coś pożytecznego dla tej ludności, a wy stoicie na murach jak te ciołki. Tylko żołd pobieracie. Nie masz wystarczającej ilości złota. Czekamy na rozkaz. Potrzeba złota. Czekamy na rozkaz. Trzeba złota. Już tam zmierzamy. Myślę nad tym, czy jednak nie zacząć robić tych łuków. Ale kurde, zanim oni to wyprodukują i w ogóle. Strasznie długo to schodzi. Ale może. Dobra, spróbujmy zrobić jeden. Potrzeba złota. Trzeba złota. Drugi. Trzeci. Zapasy złota są zbyt szczupłe, sir. Ja wiem, wiem. Tak? Mamy 10 łuków. Potrzeba złota. Łucznicy w gotowości. Ruszamy natychmiast. Potrzeba więcej złota. Będzie ci służył. Podatki na pewno są dobrze dowalone. No minus 4. Złoto wpływa do naszego skarbca. 41 golda dostaje. Wiązki z podatkami. Trzeba nam broni, sir. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk węża, który zmierzał w tę stronę. Ile oni produkują w ogóle jeden łuk? Jestem ciekaw. Nie wiem, co zajmuje ich. Ile mamy pobłogosławionych? 9. Okej, czyli to coś tam działa. Zapasy złota są. Kurde, 250 aż kosztuje. Wojska węża atakują! Oro. Pokaż te wojska węża. One chyba są non-stop tego samego rozmiaru. Powinniśmy sobie bez problemu radzić. Jeden duchowny. Jesteśmy zgubieni. Jesteśmy zgubieni. I to ksiądz tak mówi. Co za chuj, a ja ci kaplicy dopiero co wybudowałem. Bez problemu tutaj te ataki odpieramy. Można nawet... Dobra, zniszczy nam farmę tej pszenicy. Ciołek jeden. Ale my nie wzruszeni, zaraz odbudujemy to. Tak samo woły. Nie wzruszeni jesteśmy dalej. A czemu nie ten? Otwórz bramę. Komu jest zamknięta? Daj im iść do pracy. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam broni. Czekamy na rozkaz. Wyruszamy. No dobra, no czekamy. Czekamy na pobłogosławieni. Pobłogosławionych, o. Czekamy właśnie na nich. Żeby nam tu się wytworzyli, że tak powiem. Bo nic innego nam nie zostało, no. Już tam zmierzamy. Te ataki odpieramy bez większych problemów. Moglibyśmy się pokusić nawet. Umie to budować, nie wiem. Wieżę potrzeba tutaj. Kamienia. Będę mógł tu wybudować mury? Gdzie mogę wybudować mury najbliżej? Za mało kamienia, mój panie. Dobra, dobra. Wały działają? Czemu są tylko dwa? Wybywałem więcej. No dobra, jest kolejny, a jeszcze jeden powinien być. Powinien być cztery ogólnie tu. Nie trzy. Nie wiem, coś się dziwnego podziało.
Ale ogólnie potrzebuję więcej wież. Stawiam, że 7. Potrzebujemy więcej kamienia. No, kamieniu przybądź. Bo nie chcę kupować kamienia, szczególnie, że ile sprzedawałem. W ostrych ilościach. Dobra, tam. Wykosztuje się. I teraz patrzcie. Stawiam mury tu. No. Potrzeba kamienia. Kamienia. Już kamień idzie, tutaj dwa woły widzę, że lecą. O, jeden nawet doszedł teraz. Potrzeba kamienia. Już, dwa woły lecą. Potrzeba kamienia. Dajcie tych wszystkich uczników tu. Ruszamy natychmiast. Kawałek drogi. Wiem, że kawałek drogi, wiem. Bronimy te wieże. O. Ale whukło po uszach, matko bosko. Dobra. W ten sposób właśnie i ogramy. Ogramy grę. Właśnie tak działając. Dobra, nie mamy jeszcze ten kamienia więcej. Tych uczników, tutaj tu. Jeśli zmieścicie, to będzie dobrze. Jakieś polecenia? Jeśli nie, to kto? Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Tak, już tam zmierzamy. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie. Mieścisz się tu? Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Jeden na drugim powinni stać. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk węża, który zmierzał w tę stronę. Żaden po tej stronie nie może stać. Wyruszamy. Dobra, i usuwamy schody po prostu. I teraz jak tylko wojska węża się pojawią, to nawet podejdą i nie będą nam niszczyć tego. Spichlerz mamy pełny, ile pobłogosławionych? 16. Tylko 16? Było 20. Wojska węża atakują! No to maleje? Dobra, potrzebujemy kamienia. O, zobaczcie co się dzieje. Przepiękna rzecz, przepiękna rzecz. Pokażę, raczej też nie powinni dojść. Brama nosa otwarta, no bo co? Wrogie wojska nawet nie podeszły. No aj, kurde. Musiałeś tego woła rozwalić. Jednego biednego woła. No dobra, mamy 1000 golda. Trochę kamienia mamy. Budujmy im te kaplice. Żywnością też wyrabiamy, co zbudujmy im domek. I tyle kościołów wam zbudowałem teraz. Naprawdę mam nadzieję, że no będziecie się błogosławić. Proszę was o to, ochoczo. Jedzenia może też wam dorobię, w sumie. Się zmieści gdzieś? Jeszcze jedna zagroda na bydło? Zmieści się. Tu się nie zmieści już chyba. Niestety. Tu w ogóle jest skarpa ostra. O, ale tu się ile zmieści? Ile tu miejsca jest? No dobra. Jak coś to tu zaczniemy na dole budować. Tam w sumie może je postawić. I jeden domek za to. O, tutaj taki domek dla księdzy. Księdzy? Księdzu? Księdzy? Dla zakonnych, o. Dobra, farma pszenicy pracuje.
Nie wiem, czy to tam dobrze jest porozkładane, ale no coś tam było jak nosił. Chyba nie, chyba pszenicy jest za mało. Daję jeszcze jedną farmę pszenicy. Daję jeszcze jeden domek. W takim razie. W takim wypadku, w takim razie. I mamy 76 liczby ludności. I jeden cel już wypełniony. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Chodź z tymi łucznikami tu. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Czekamy potrzeba nam nowych rekrutów. O, pobłogosławieni już też lecą fajnie do góry. No. Pobłogosławieni też lecą fajnie do góry. 50 ludzi pobłogosławionych. Ruszamy na tych rozkazy. Weźmy, odbudujmy tu schody. Zatem, bo jakby atak nastał, to ci łucznicy byliby na zewnątrz, wyruszamy. Byłaby lipa. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Chodźcie, ja zniszczę za wami schody. I tak to właśnie wygląda. Z tej strony nikogo nie ma, z tej są wszyscy poustawiani. Czyli jest okej. Łucznicy w gotowości. Chodź tu tym łucznikiem. Ej, królu, gdzie ty się pałętasz? Mój drogi. Wiklerz mamy pełny, ludności 76, cel wykonany, pobłogosławionych nam brakuje 26. Co się stało? Wy nie chcecie się modlić. Nastawiam wam tych kapic. Módlcie się, proszę was. Zapasy złota są zbyt szczupłe. Ojojoj, złota nam zabrakło. No tyle kaplic mam, ile? Policzmy. 3 tu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kaplic. Na 76 ludzi, po 7 ludzi w kaplicy. No odjąć jeszcze duchownych, to mniej niż 7 ludzi w jednej kaplicy. I wy nie chcecie się błogosławić? A dobra, już leci się. No, do góry, nie w dół, do góry. No. No jeszcze. Jeszcze jest. Dobra. Po co tu przybywasz? Ja mamy to. Plany, długa misja wyszła, kurde, 37 minut. Ale fajna, przyjemna bardzo taka. Na rozbudowanie. Na rozbudowanie królestwa naszego. Kiedy lud tej ziemi ujrzał, w jaki sposób powstrzymałeś siły węża, zaskarbiłeś sobie ich przychylność. Hrabstwo jest twoje. Dzięki. Dobra, no to do usłyszenia w kolejnej misji w niedzielę już. Nie, dobra, jak to ma być w czwartek, to następny będzie w sobotę, tak jak mówiłem na początku odcinka. Trzymajcie się, do następnego. A i dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie tam o mojej pogawędce na początku odcinka. Nara!